dokąd zmierzacie. Może waszym celem dzisiaj są zakupy, może zaimponowanie innym, może jakaś nowa fryzura albo strój. Chcę ci powiedzieć, że to nie daje szczęścia człowiekowi, to jest chwilowe. Tak naprawdę ty wiesz, że w głębi siebie jesteś pusty i tą pustkę może zapełnić żywy Jezus. Wiem, że może dzisiaj to cię nie interesuje. Mnie kiedyś też to nie interesowało. Do kościoła chodziłam, kiedy było źle. Ale tam spotkałam tylko religię. Wieczne jakieś przykazania, jakieś dziwne obrządki, tradycje, sakramenty. Ale to, muszę ci powiedzieć, że nie daje życia. To jest śmierć. Prawdziwe życie daje tylko Jezus Chrystus, nie żadna religia. Bo Jezus to nie religia, to żywy, potężny Bóg, który przyszedł tutaj w ciele objawić swojego Syna, po to byś ty nie musiał dzisiaj zginąć. On umarł za ciebie i zmartwychwstał. Jezus żyje! Nie ma Go na krzyżu! On żyje! I chcę dzisiaj twojego szczęścia. Chcę, abyś ty pojednał się z Nim. Chcę ci powiedzieć, że jedyną drogą do Boga Ojca jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest drzwiami do Boga Ojca. I nie poznasz inaczej Boga, jak tylko przez Jezusa. Ale musi do ciebie przyjść przekonanie, że jesteś w grzechach i że żyjesz po swojemu. Tak jak ja kiedyś żyłam właśnie po swojemu. Chodziłam do kościoła, ale nic mi to nie dawało. Przez wiele lat byłam człowiekiem bardzo lękliwym, poniżonym. Żyłam w małżeństwie, gdzie nie było szczęścia. Wydawało mi się, że była tam miłość, ale to nie była prawdziwa miłość. To była tylko podróbka miłości. Po wielu latach zaczęłam sięgać po alkohol. Siedziałam w pornografii, bo wydawało mi się, że może coś uratuje to małżeństwo. Ale niestety mój stan był dramatyczny. Nic się nie zmieniało. Wiecie, ja chodziłam do tego kościoła, bo szukałam pomocy, ale tam nie spotkałam tej pomocy. Wydawało mi się, że nie jest tak źle, ale w głębi swojego serca zrobiłam wszystkie grzechy. W oczach Boga byłam mordercą, cudzołożnicą i złodziejem. Dlatego, że Bóg podniósł grzech do rangi serca. Chcę ci powiedzieć, że nie ma grzechów lekkich i ciężkich. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni za darmo z łaski. Mówię ci dzisiaj o łasce, o niezasłużonym prezencie od Boga dla ciebie. To jest niezasłużona przychylność. Nikt z nas nie zasłużył na niebo. Dlatego Jezus Chrystus, On jeden święty, poszedł na krzyż. Z miłości do ciebie dał się zabić i zmartwychwstał po 3 dniach. Zadam ci teraz pytanie, co zrobić z tą informacją? Ta informacja może uratować twoje życie. Na ziemi masz czas i miejsce, żeby pojednać się z Bogiem. Jeśli kiedyś staniesz na sądzie Bożym, nikt cię nie zapyta, czy byłeś katolikiem, protestantem, czy robiłeś dobre uczynki, czy pomagałeś biednym. Bóg zapyta ci się, co zrobiłeś z ofiarą Jezusa Chrystusa. On zada ci pytanie, czy tutaj na ziemi zaufałeś Jezusowi Chrystusowi. Jeśli tego nie zrobisz na ziemi, sam wskazujesz się na piekło. Bóg jest miłością, ale jest też sprawiedliwością i na sądzie Bożym będzie za późno. Dlatego dziś w miejsce Chrystusa poselstwo ci sprawuje.
Święty Boży Duch jest we mnie. Pojednałam się z Nim. Ale wtedy, kiedy było już bardzo źle w moim życiu. Ale Ty nie musisz przychodzić do Niego, kiedy będzie źle. Możesz to zrobić dzisiaj. Ja zawołałam wtedy, kiedy moje małżeństwo się sypało. Kiedy sobie po ludzku nie radziłam. Kiedy dotarło do mnie, że żyję w błędzie, że moje życie jest nic nie warte. Zawołałam do Niego ze szczerości serca. Mówię: Jezu, nie znam Cię, potrzebuję Cię, przyjdź i zmień moje życie. I Święty Boży Duch przyszedł, On podniósł moje życie, tchnął we mnie swojego Ducha Świętego i dziś jestem wypełniona mocą Bożą. Dziś mogę Cię uzdrowić, mogę Cię uwolnić, jeżeli chodzisz w lękach przed jakimś COVID-em, jeżeli doskwiera Ci jakaś samotność, jeżeli masz depresję, a może zmagać się z nieuleczalną chorobą. Może żyjesz w zniewoleniach, w alkoholu, w papierosach, w narkotykach. Przyjdź, nałożę moje święte ręce. Zostaniesz uzdrowiony i uwolniony. Wypróbuj moją wiarę. Święty Duch jest we mnie. I znam swoją wartość. Dlatego nie lekceważ tego słowa, bo jeśli lekceważysz mnie, to tak naprawdę lekceważysz Boga i skazujesz się sam na potępienie. Wiesz, nie wystarczy sobie zaplanować życia do momentu śmierci. Zadaj sobie pytanie, co będzie potem. Potem jest wieczność, ale jaka ta wieczność będzie, to zależy od Ciebie. Czy to będzie wieczne życie z Bogiem, czy wieczne oddzielenie od Boga? Nie ma czyśćca, nie ma żadnej alternatywy pośrodku. Musisz zdecydować, musisz zaufać Jezusowi. Potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Jeśli tego nie zrobisz, to masz problem. Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Ojcze, ja teraz modlę się. Ja zabezpieczam teraz każde słowo, aby oni nie mogli spać, aby oni nie mogli jeść, aby rozmyślali o Twojej Bożej prawdzie. Duchu Święty, porusza ich serca. Ja teraz ogłaszam nowe narodzenia na tym miejscu. Amen.